Radio Koncita. O nic się nie pyta. Drodzy Państwo, przygotowujemy się do Światowych Dni Młodzieży. Bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja witam księdza profesora, doktora habilitowanego Jana Perszona. Szczęść Boże, księże profesorze, witam i pozdrawiam. Przed chwilą rozmawialiśmy z ludźmi młodymi, którzy przybyli do Polski z Boliwii, z Czadu, ale także Kaszubi pielgrzymują nie tylko na Jasną Górę, ale w tym roku także do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. To 35. pielgrzymka kaszubska, droga do źródła, to księże profesorze motto tegorocznego pielgrzymowania. Tak, myśmy już 5 lat temu, kiedy szliśmy do Lewoczy, kończyła się pielgrzymka, postanowili, że następna rocznicowa okrągła 35. będzie właśnie do tego Centrum Światowego Kultu Miłosierdzia, do Łagiewnik. A Święty Franciszek, kiedy był w Rio de Janeiro, zrobił na mnie niespodziankę, zapowiadając się. No bo wiesz, on w sumie ma te nogi cienkie. Idziemy już 13 dzień. W Helu łącznie chcemy zrobić 790 km. To zorganizowana pielgrzymka. Dorobimy swego rodzaju ewenement. Taki malutki, pobożny rekord, idąc w Helu właśnie na Światowe Dni Młodzieży, ale w gruncie rzeczy do centrum, do źródła, do Miłosierdzia Bożego na Łagiewnikach. Tam będzie nasz finał, a potem już tylko wielkie świętowanie z młodymi całego świata. Księże profesorze, pogoda w tym roku was nie rozpieszcza. Mieliśmy wspaniałą. W Helu pierwsze 2-3 dni było umiarkowanie, 20 parę stopni, takie spokojne, bezdeszczowe, troszkę mrzawki. No w Szymbarku, na najwyższym wzniesieniu na Kaszubach, dostaliśmy trochę deszczu, trochę nawet ulewy. Potem wyschnęliśmy, wysuszyliśmy, odgrzaliśmy się. No i wczoraj pływanie w stylu dowolnym, 7 godzin ulewy, ale żeśmy przetrwali. To słychać w moim takim lekko chrapliwym barytonie. I dzisiaj jest w miarę dobrze, od Lichenia, tutaj do Lichenia nie padało. Jest pochmurno, ale znośnie. Sam raz na wędrówkę, więc jestem pełen nadziei, że teraz już przetrwamy i że się nie pochorujemy. Kiedy wchodzicie na Jasną Górę i kiedy przybywacie do Krakowa? 21 lipca wchodzimy na Jasną Górę, będziemy mieli wspólne msze święte dla pielgrzymki archidiecezji gdańskiej, a później już dalszą drogę 4 dni do Łagiewnik, jurą krakowską, czerwonoką, szlakiem Orlik, tak to się nazywa, przepiękna trasa. Mam nadzieję, że słoneczko i że ta krakowska pobożność i życzliwość, gościnność. Właśnie zatrzymaliśmy się tutaj w Łuczywie, parę dni przed kołem, na krótki postój, na posiłek w domu tutaj w wiejskim, w takiej sali, gdzie poczęstunek, gdzie kanapki, gdzie herbata. Ludzie są dobrzy i to się odkrywa dopiero wtedy, kiedy się chodzi pieszo i wygląda troszkę żałośnie, wtedy ta dobroć ludzka się rozlewa i jakoś manifestuje w sposób namacalny. Księże profesorze, ilu pątników wyruszyło na tą najdłuższą pielgrzymkę w Polsce? Także proszę Państwa, oni korzystają tutaj o tych swoich mohericznych sprawach. Chciał opowiadać wciąż, ale nas raczej polityka, chociaż polityka nie należy. Jak są bomby podkładane, to co my mamy zrobić, jak są te bomby podkładane? Który tam pracuje 14 osób, także spodziewałem się, że na Jasną Górę znowu 220-230, a później do 240-250 pewnie dojdziemy. Wraz z naszą ekipą telewizyjną będziemy chcieli witać was na Jasnej Górze, ale także w Krakowie. Kogo pozdrawiamy, księże profesorze? Przede wszystkim tych wszystkich, którzy boją się wyruszyć do Krakowa, albo mają jeszcze jakieś wątpliwości. Potem jak co, to ci mogę doładować, a teraz tylko tyle. Trzeba to przyjąć. Właściwie chciałem pozdrowić tych wszystkich, którzy się za nas modlą, tam kibicują, jakoś nam towarzyszą sercem, pacierzem, ale szczególnie... Także proszę Państwa, lepiej na pielgrzymki jeździć jak kurwa i kopcić te papierosy pod stadionem dziesięciolecia. Taki cudowny czas w papierze.